Witajcie panie i panowie, drodzy widzowie. Mamy piątek, piąteczek i taką sytuację. Akurat przejeżdżam koło mojego rodzinnego domu, gdzie się wychowałem. Autobus trochę przeszkadza, wam pokażę tutaj na rogu, tam się światło na parterze świeci. To tam właśnie wychowywałem się. Sytuacja taka, że mój samochód osobowy jest w naprawie. Turbina padła, dzisiaj ją dopiero mam odebrać. No i wczoraj, przedwczoraj jechałem do pracy służbowym autem. A dzisiaj już nie brałem, mówię, przejadę się na rowerze. Więc czysty na rowerze. Do pracy mam 9 km z domu. Godzina 5 rano. Jedynie co mnie martwiło, to to, że zapowiadali, że mają być gęste mgły miejscami. I obawiałem się, żeby tych mgieł nie było tutaj, gdzie będę jechać, bo mnie coś nie rozjechało. Oczywiście kamizelkę mam, światełka z tyłu powłączane. Może powinienem być widoczny, ale by była gęsta mgła, to byłoby różnie. Pod górę najgorzej, a to taka fest góreczka jest. No więc dotarliśmy do tartaku. Trochę się zgrzałem, bo to kurde tak rano. Jest 4 stopnie, tak sobie nie wie jak się ubrać. Ubrałem się trochę cieplej. Pod te górki trochę się tam napociłem, no ale to nic. Wyjeżdżamy, godzina 5:30, więc 30 minut jechałem. A 9 km do zrobienia, ale w sumie zrobiłem 11, bo po pierwsze zapomniałem kluczy z vana i musiałem się wrócić, ale to akurat blisko, bo z 500 metrów ujechałem. A druga rzecz jest taka, że teraz objazd tam mam takiej jednej drogi i musiałem trochę nadrobić. Ale nie ma źle. Zapnijcie pasy i lecimy z tym piątkowym i ostatnim daily vlogiem. Znaczy ostatnim w tym tygodniu i na teraz, bo pewnie jeszcze kiedyś takie daily vlogi nagram, ale na pewno nie teraz w najbliższym czasie. Muszę sobie trochę dychnąć od tych daily vlogów, ponieważ dość męczące, powiem, to jest, żeby coś nagrać. Nagrać się w tym samym miejscu, co ja praktycznie cały czas się obracam, na dodatek dzisiaj teraz tym kursem też jadę dokładnie w to samo miejsce, co byliśmy w środę, po tą kłodę piątkę, więc to tylko takie przebitki wrzucę, bo co tam mam znowu nagrywać, jak już tam trzeci raz będziemy, ale czasami tak u mnie bywa, że potrafię w jednym tygodniu trzy razy w jedno miejsce jechać. Także nagrać coś z tych samych miejsc, żeby to jeszcze jakoś było, powiedzmy, w miarę kreatywnie pomontowane, żeby to dało się oglądać, no to trochę jest przy tym pracy. Później ten montaż, dodanie na kanał. Także takie daily vlogi są męczące, nie ukrywam, ale na pewno się wrócimy kiedyś do takich daily vlogów. Oczywiście zobaczymy, jak się to przyjmie, czy będziecie chcieć, a będziecie pisać w komentarzach, że wam się podobało i żebyśmy kiedyś to powtórzyli, to pewnie to zrobimy. No dobra, zapinamy pasy i lecimy. Thank you.
Dobra, dostałem SMS-a z numerem. Numer 38876. To jest bodajże ten stos. Zaraz zobaczymy. Tak, 38876. Ładujemy wszystkie oprócz tych kresek. Miejsce znacie, bo dokładnie to samo co dwa dni temu. Także szybko załadujemy i wyjazd. Dobra, załadowane. Jak widzieliście, piękny wschód słońca był. Wyjeżdżamy. Lecimy na tartach z wodą, rzucimy, ściągamy nakładkę i jadę pod Łużycę. Trzeci samochód tutaj odebrany. Jeszcze został jeden. Piękny piątek się zapowiada. Słoneczny. A Łużyca dalej leży. Nikt nie zabrał.
No i kłoda rozładowana, nakładka zrzucona. Jedziemy teraz pod Łużyce, ale po drodze sobie odbiorę jeszcze turbinę do mojej osobówki, bo akurat tak się składa, że warsztat, który mi naprawiał turbinę, jest po drodze do lasu, gdzie teraz jadę. To sobie ją od razu odbiorę. Dzisiaj mi kolega mechanik po południu ją włoży do samochodu, zamontuje w samochodzie, filtry, oleje, wszystko miał tam powymieniać. I samochodzik będzie dzisiaj gotowy. Dlatego musiałem rowerem właśnie jechać, bo tą turbinę naprawiałem. Także lecimy dalej. No i dojeżdżam do mechanika po tą moją turbinkę, a później sobie pojadę prosto już do lasu. Także tak jak widzicie, po drodze jest, wjadę w las i tam kawałek lasem przejadę i będę na miejscu. Jedziesz, kurde, czekajcie, bo tutaj raz tylko byłem, żebym nie przejechał, ale to dobra, tutaj jest. Dobra. Idę po tą turbinę i jedziemy dalej. No, turbo odebrane. Jedziemy teraz już do swojej roboty. Tak jak wam mówiłem, tutaj kawałek podjadę i już wjeżdżam do lasu. A lasem przejadę tam kawałek i będę na zrębie. Dojechałem do zrębu, tylko tutaj mam gdzieś przejechać dalej na wprost. Zwolnimy, czy ktoś tu nie przejeżdża autem, ale nie. Dobra, jedziemy tam dalej i tam dalej mam zacząć załadunek i tu chyba skończymy. Także tak to wygląda. Zaraz zobaczymy, gdzie tutaj. Zobaczymy, gdzie to drewno drugie leży. A tutaj mamy zrąb. Dobra, tutaj załadujemy, a tam na krzyżówce się po prostu doładujemy resztą. Ok. Jedziemy się obrócić. No i tutaj mamy krzyżówkę. Nawrotka zrobiona. I dobra, idziemy na żurawia ładować. Kurde, nie będzie całego załadunku, bo zapomniałem włączyć kamerki, jak ładowałem to tutaj. To już mam na aucie.
Teraz podjechałem kawałek, to jeszcze muszę doładować. A wcześniej marudziłem, że jest dużo krótkich, więc musiałem wózek mniej rozciągnąć, żeby się obłożyć tymi 10-metrowymi sztukami też. Takie właśnie długości są najgorsze, bo jest od 9 metrów do 14 metrów. A wózek musi być bliżej, żeby te dziesiątki sięgnęły na konice. A ja jeszcze muszę doładować tutaj parę sztuk wody 5-metrowej. Także nieciekawie, no ale jakoś sobie poradzimy. Tutaj akurat już są trochę dłuższe sztuki, ale tam wcześniej ładowałem dużo takich właśnie 9-10 metrów. Dobra, załadowane pół samochodu. Teraz podjedziemy tam do krzyżówki i tam doładujemy już do pełnego wozu. Tą kłodę tam będę musiał jakoś do środka wrzucić i tymi dłuższymi się obłożyć. Zrobiliśmy sobie takie koryto, teraz do tego koryta będziemy sobie dawać tą wodę 5-metrową.
No i dobra, jestem załadowany. O tym właśnie wam mówiłem, że są czternastki z dziesiątkami pomieszane, no to te czternastki tak wystają, dziesiątki tam w środku są, nie? No, ale udało się załadować razem z tą kłodą, więc jest ok. Pospinane. Dokręcę pauzy, jeszcze 15 minut mam pauzy i wyjeżdżam. Ten oto sposób dobiliśmy do brzegu. Dotarliśmy do końca tygodnia z tymi vlogami. Udało się to jakoś ogarnąć, te daily vlogi. Ja wam powiem szczerze, jestem zadowolony z tych vlogów. Cieszę się, że udało mi się... Czekajcie momencik, bo tutaj... Moment, zaraz dokończymy. Dobra, jestem z powrotem. Miałem telefon. Także reasumując, jestem zadowolony z tych vlogów. Powiem szczerze, udało się to, moim zdaniem udało się tak fajnie wam pokazać ten tydzień mojej pracy. Bez tego jednego dnia czwartku, co byłem w szpitalu na badaniach. Uważam, że jak na 3 kursy w to samo miejsce, które miałem w tym tygodniu, udało mi się to za każdym razem pokazać trochę w inny sposób. Także jestem zadowolony. Mniej zadowolony jestem trochę z wyświetleń, bo tak naprawdę tylko ten pierwszy filmik, czyli nawet ten poniedziałkowy vlog, który we wtorek się ukazał, zrobił ponad 1000 wyświetleń na ten moment. A te pozostałe, no na ten moment jest w granicach 400 wyświetleń, więc szału nie ma. Ale nie będę się tym przejmować za bardzo, bo w życiu są większe problemy niż wyświetlenia na YouTube. Natomiast udało się 50 subskrybentów w tym tygodniu tylko zdobyć. Także bardzo wam dziękuję i witam was na kanale. Mam nadzieję, że tych subskrypcji będzie po trochu, powoli przybywać. I będziemy wspólnie rozwijać ten kanał. Dziękuję także wam, moi widzowie, że byliście ze mną przez ten cały tydzień. Tak naprawdę wspólnie przepracowaliśmy ten tydzień i te daily vlogi. Bo tak naprawdę w komentarzach dość aktywnie pisaliście, że jest fajnie, że podobają wam się, a to mnie motywowało do tego, żeby te daily vlogi nagrywać. Bo gdyby nie to, no to bym ich przecież nie nagrywał, jakby nie było żadnych komentarzy. Jakby ktoś napisał, że po co to nagrywasz, to może bym sobie dał spokój, a może i bym nagrywał. Mnie jeszcze czeka powrót na tartak, rozładować tą dużycę, no i wrócić rowerkiem do domu. Także to by było na tyle w tym filmiku ostatnim w tym tygodniu. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobały te daily vlogi. Może jeszcze kiedyś wrócimy do takich daily vlogów. A tymczasem trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Udanego weekendu wam życzę. I do zobaczenia.